Przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków Gubin Guben to efekt dobrej polsko-niemieckiej współpracy. Oczyszczalnia po stronie polskiej obsługuje miasto Gubin, po stronie niemieckiej miasto Guben wraz z przyległymi wioskami. Oczyszczalnia ścieków w Gubinie należy niezmiennie do najnowocześniejszych w Europie. Oddana do eksploatacji w maju 1998 roku, nadal reprezentuje wysoki poziom technicznej inżynierii sanitarnej. Oparta na technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z możliwością chemicznego usuwania fosforu, posiada instalację produkującą energię elektryczną i cieplną z biogazu. Daje to możliwość produkcji własnej energii elektrycznej, która do momentu wybudowania elektrowni fotowoltaicznej w 60% zaspokajała potrzeby całej oczyszczalni. Po długich staraniach w 2011 roku oczyszczalnia stała się przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na produkcję energii zielonej z odnawialnych źródeł energii. W obliczu ciągle rosnących cen energii elektrycznej zarząd oczyszczalni wspólnie z władzami obydwu miast zaczęli rozpatrywać różne opcje, jak zwiększyć niezależność energetyczną przedsiębiorstwa. Pomysłem, który miał przybliżyć ten cel, była budowa elektrowni farmy fotowoltaicznej, wykorzystującej energię słoneczną. Na czele zespołu, który pracował nad tym projektem, stali prezesi przedsiębiorstwa Dariusz Bocheński i Michael Feige. Energia elektryczna to jest główny składnik kosztotwórczy wszelkich kosztów, jakie na oczyszczalni powstają. Więc dążenie do tego, żeby obniżyć koszty energetyczne, to było nasze dążenie już praktycznie od 2011 roku, kiedy staliśmy się gospodarstwem energetycznym, kiedy dostaliśmy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej właśnie z biogazu. I to nas inspirowało do poszukiwania dalszych możliwości pozyskiwania energii elektrycznej. Słońce stało się tym czymś, z czego można rzeczywiście pozyskać olbrzymią energię elektryczną. Potrzebny do tego jest tylko obszar, natomiast niepotrzebny do tego jest w zasadzie prawie żaden serwis. To jest to, co gwarantuje długoletnią, sprawną pracę instalacji i daje nam taki cichy wytwórca energii elektrycznej. Zarząd oczyszczalni od 2012 roku pracował nad dokumentacją potrzebną do wybudowania takiej instalacji fotowoltaicznej. Bardzo się cieszę, że ta współpraca związana z oczyszczalnią tak dobrze się rozwija. Budowa instalacji fotowoltaicznej to były nasze wspólne działania. Pracowaliśmy nad opracowaniem tego projektu i działaliśmy nad pozyskaniem po niemieckiej stronie kredytu na jego sfinansowanie. Niestety kredytu nie dostaliśmy, ale wtedy zapadła nasza wspólna decyzja, aby inwestycje sfinansować ze środków własnych. Dla mieszkańców Guben ważne jest to, że bez dodatkowych kosztów inwestycja została zrealizowana. Dzięki temu nie będą wzrastały ceny za odprowadzanie ścieków. Własna energia elektryczna, pozyskiwana z promieniowania słońca, będzie znacząco obniżać koszty eksploatacji. To jest bardzo pozytywne, zarówno dla mieszkańców Gubina, jak i mieszkańców Guben. W maju 2016 roku w uroczystych okolicznościach wkopano kamień węgielny pod budowę instalacji. Od 4 lipca 2016 roku oczyszczalnia ma koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Instalacja ma moc 250 W, zbudowana jest na modułach niemieckiej firmy IBC. To są moduły, gdzie każdy ma jednostkową moc 265 W. To są moduły polikrystaliczne. Cała instalacja podzielona jest na obwody. Obsługiwana jest przez falowniki SMA, jest 10 falowników, każdy po 25 kW. To też są dobrej klasy niemieckie urządzenia. Takie instalacje w Niemczech pracują już ponad 30 lat i ciągle pracują, także to jest instalacja na kilkadziesiąt lat na pewno działania. Szanowni Państwo.
Serdecznie Państwa witamy na naszej dzisiejszej drobnej uroczystości. Otwarcie instalacji miało miejsce 16 września 2016 roku, ale pierwsze kilowaty energii elektrycznej wyprodukowane przez Słońce popłynęły do sieci Enea już 26 czerwca 2016 roku. Prowadzona aktualnie codzienna analiza pracy instalacji i pierwsze podjęte próby optymalizowania całego układu wykazały, że przez dwa kolejne miesiące instalacja wyprodukowała już 41 MW energii elektrycznej. Jest to instalacja, która zapewni nam wspólnie z silnikiem gazowym, który do tej pory mamy, około 70% energii własnej. Czyli będziemy musieli zakupić tylko ewentualnie 30% z Enei. Pozwoli to na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków, które będą ponosili mieszkańcy miasta Gubina. Instalacja jest bezobsługowa, powinna pracować 25 lat bez żadnego problemu, także zyski, które z tego będziemy mieli, zostaną przeznaczone na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków. Szukając dalszych możliwości obniżenia kosztów, zarząd rozpatruje możliwość dalszej rozbudowy instalacji do mocy minimum 500 kW, tak by zabezpieczyć energię własną na poziomie 80-85%. Inwestycja w fotowoltaikę udowadnia, że to dobry kierunek działań. Jest nakierowany na dobro mieszkańców obu miast, Gubina i Guben. Sprzyja szeroko rozumianej ekologii. W planach oczyszczalni są kolejne działania inwestycyjne, mające na celu ochronę naturalnego środowiska. Z punktu widzenia ekonomii naszej pracy i tego, dla kogo w ogóle służymy, bo przecież służymy jako przedsiębiorstwo komunalne dla społeczności obu miast, zarówno dla Guben, jak i dla Gubina. Naszym celem jest robienie wszystkiego, żeby cena ścieków, oczyszczania ścieków dla miasta była niezmienna przez długi okres. Póki co udawało nam się to dotrzymywać przez wiele, wiele lat. Mamy cenę na poziomie 1,50 zł dla strony polskiej i 70 centów dla strony niemieckiej. Dzięki wybudowaniu instalacji i rozwijaniu tej instalacji możemy spokojnie zagwarantować obu panom burmistrzom, że ta cena będzie niezmienna przez kolejne lata, przez długie lata, a tak jak wspomniał burmistrz Barczak, jest niewykluczone, że przyjdzie taki okres, że będziemy mogli nawet powiedzieć mieszkańcom, że słuchajcie, my jako oczyszczalnia obniżymy wam cenę o parę groszy.